10 najpotężniejszych armii w NATO 2024. Miejsce 10. Szwecja. Szwecja ma stać się członkiem NATO w 2024 roku. Szwecja wydała na swoją armię w 2022 roku około 6,4 miliarda dolarów. Szwedzka armia składa się z około 16 tysięcy czynnych żołnierzy. Szwecja nie posiada rezerwistów, natomiast siły paramilitarne wynoszą 22 tysiące personelu. Łącznie Szwecja posiada 38 tysięcy personelu wojskowego. Szwedzka armia posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 121 czołgów, STRV-103 i STRV-122, będące ulepszoną wersją niemieckiego czołgu Leopard 2A5. Szwedzkie siły powietrzne mają na wyposażeniu 205 samolotów wojskowych, w tym 71 samolotów myśliwskich, takich jak JAS-39 Gripen. Szwecja posiada także 53 śmigłowce. Szwedzkie wojsko ma do dyspozycji ponad 14 tysięcy pojazdów bojowych, takich jak bojowy wóz piechoty CV-90. Oraz ponad 48 dział samobieżnych, takich jak Archer. Według Global Firepower Szwecja nie posiada wyrzutni rakietowych MLRS. Szwedzka marynarka wojenna posiada 7 korwet, 5 okrętów podwodnych i liczne jednostki wsparcia. Miejsce 9. Finlandia. Finlandia jest członkiem sojuszu od 2023 roku. Finlandia w 2022 roku wydała na wojsko 6,3 miliarda dolarów. Fińska armia składa się z około 24 tysięcy czynnych żołnierzy i 900 tysięcy rezerwistów. Ponadto Finlandia posiada siły paramilitarne, które liczą 14 tysięcy personelu. Łącznie fińska armia ma w służbie 938 tysięcy personelu wojskowego. Armia Finlandii posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 239 czołgów, w tym Leopardy 2A6. Fińskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 166 samolotów wojskowych, w tym 55 samolotów myśliwskich. Finlandia posiada także 20 śmigłowców. Fińskie wojsko ma do dyspozycji ponad 5300 pojazdów opancerzonych, ponad 115 dział samobieżnych, takich jak K9 Thunder oraz 660 dział halowanych. Finlandia posiada także 75 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Fińska marynarka wojenna posiada 8 statków patrolowych oraz 18 niszczycieli min. Miejsce 8. Niemcy. RFN, czyli Niemcy Zachodnie, zostały wprowadzone do NATO w 1955 roku, natomiast jako całość w 1990 roku, po upadku muru berlińskiego. Niemcy wydały w 2022 roku na swoją armię około 52 miliardy dolarów, co stanowi około 2% PKB kraju. Niemiecka armia, znana jako Bundeswehr, składa się z około 184 tysięcy czynnych żołnierzy oraz około 15 tysięcy rezerwistów. Łącznie armia niemiecka ma w służbie 199 tysięcy personelu wojskowego. Niemcy posiadają różnorodny sprzęt wojskowy, który obejmuje około 266 czołgów Leopard 2, w tym 53 najnowsze modele Leoparda 2A7V. Niemiecka Luftwaffe ma na wyposażeniu 600 samolotów wojskowych, w tym 131 samolotów myśliwskich, takich jak Eurofighter Typhoon, oraz 75 samolotów szturmowych Panavia Tornado. Niemcy posiadają także 280 śmigłowców i 55 śmigłowców szturmowych. Bundeswehr ma do dyspozycji ponad 68 tysięcy pojazdów opancerzonych, takich jak Marder, Puma czy Boxer. Na wyposażeniu niemieckiej armii znajduje się około 120 dział samobieżnych, Panzerhaubice 2000 oraz moździerze Wiesel 2. Niemcy posiadają także 38 jednostek wyrzutni rakietowych M270 MLRS. Bundeswehr posiada około 90 sztuk samobieżnych zestawów przeciwlotniczych Gepard oraz 12 baterii Patriot. Marynarka wojenna Deutsche Marine posiada 12 fregat rakietowych, 5 korwet oraz 6 okrętów podwodnych typu 212A. Miejsce 7. Hiszpania. Hiszpania została przyjęta do NATO w 1982 roku. W Hiszpanii wydatki na obronę w 2022 roku wynosiły ponad 15 miliardów dolarów. Liczba żołnierzy w czynnej służbie wynosi około 120 tysięcy osób oraz 15 tysięcy rezerwistów.
Hiszpania posiada formację paramilitarny Guardia Civil, liczącą 80 tysięcy personelu. Łącznie armia hiszpańska ma w służbie 214 tysięcy personelu wojskowego. Hiszpańskie siły zbrojne posiadają 327 czołgów Leopard 2, w tym Leopardy 2A6 i 2A4. Hiszpańskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 517 samolotów wojskowych, w tym 140 samolotów myśliwskich, takich jak FA-18 Hornet i Eurofighter Typhoon, oraz 12 samolotów szturmowych. Hiszpania posiada także 126 śmigłowców oraz 24 śmigłowce szturmowe. Hiszpańskie wojsko ma do dyspozycji ponad 32 tysiące pojazdów opancerzonych, 96 sztuk dział samobieżnych, w tym M109A5 oraz 140 dział holowanych Santa Barbara. Hiszpania nie posiada wyrzutni rakietowych MLRS. Ponadto Hiszpania ma do dyspozycji 3 baterie systemu Patriot oraz 8 baterii krótkiego i średniego zasięgu NASAMS. Hiszpańska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 11 fregat, 7 korwet, 2 okręty podwodne oraz liczne jednostki wsparcia. Miejsce 6. Polska. Polska jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego od 1999 roku. Budżet polskiej armii wynosił w 2022 roku 20,6 miliarda dolarów, czyli 3% PKB kraju. W polskiej armii służy obecnie 120 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 33 tysiące żołnierzy obrony terytorialnej. Łącznie polska armia ma w służbie 152 tysiące personelu wojskowego. W 2022 roku wojska lądowe posiadały 569 czołgów, takich jak Leopard 2 w różnych wersjach, PT-91 twardy oraz T-72, co było największą liczbą wśród państw Unii Europejskiej. Jednak z powodu trwającego konfliktu na Ukrainie Polska zdecydowała się przekazać wschodnim sąsiadom wszystkie czołgi T-72, większość PT-91 twardy oraz 14 Leopardów 2A4. Polska armia posiada pierwsze egzemplarze najnowocześniejszych czołgów K2 Black Panther. Polskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 459 samolotów wojskowych, w tym 91 samolotów myśliwskich, takich jak F-16. Polska posiada także 208 śmigłowców oraz 30 śmigłowców szturmowych. Na wyposażeniu wojsk lądowych jest ponad 50 tysięcy pojazdów opancerzonych, w tym KT Eurosomak i BWP Borsuk. Polska posiada około 490 dział samobieżnych, w tym AHS Krab oraz 48 sztuk K9 Thunder. Ponadto polska armia posiada 205 jednostek wyrzutni rakietowych, w tym WR-40 Langusta oraz moździerze samobieżne M120 Rak. Polska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 2 fregaty, 2 korwety oraz 1 okręt podwodny. Miejsce 5. Turcja. Turcja jest członkiem NATO od 1952 roku. Turcja wydała w 2022 roku około 25 miliardów dolarów na cele obronne, co stanowi około 2,5% PKB kraju. Szacuje się, że armia turecka liczy około 425 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 200 tysięcy w rezerwie. Ponadto Turcja posiada siły paramilitarne, które liczą 150 tysięcy personelu. Łącznie armia turecka ma w służbie 775 tysięcy personelu wojskowego. Turcja posiada różnorodny sprzęt wojskowy, w tym około 2200 czołgów. Armia turecka korzysta z czołgów takich jak Leopard 2A4, Leopard 2A6 oraz własnego rozwoju czołgu Altay, który ma dopiero zostać wprowadzony do służby. Turcja posiada także duże ilości starszych czołgów Leopard 1 oraz M60 Patton. Tureckie siły powietrzne mają na wyposażeniu ponad 1000 samolotów wojskowych, w tym 205 samolotów myśliwskich. Turcja posiada także 478 śmigłowców oraz 110 śmigłowców szturmowych. Tureckie wojsko ma do dyspozycji ponad 112 tysięcy pojazdów opancerzonych, ponad 1000 dział samobieżnych, takich jak T-155 Firtina, oraz ponad 2000 dział holowanych. Turcja posiada także 516 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju, w tym wyrzutnie rakietowe Bora. Turecka marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 16 fregat, 9 korwet oraz 12 okrętów podwodnych. Miejsce 4. Włochy.
Włochy są członkiem Paktu Północnoatlantyckiego od 1949 roku. Włochy wydały w 2022 roku na swoją armię około 37 miliardów dolarów, co stanowi około 2% PKB kraju. Włoska armia składa się z około 170 tysięcy czynnych żołnierzy i 20 tysięcy rezerwistów. Ponadto Włochy posiadają siły paramilitarne, Korpus Karabinierów, odpowiednik żandarmerii wojskowej. Służy w nim 107 tysięcy ludzi. Łącznie armia włoska ma w służbie 297 tysięcy personelu wojskowego. Włochy posiadają różnorodne zasoby sprzętu wojskowego, w tym około 200 czołgów Leopard 2 oraz Ariete. Włoskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 850 samolotów wojskowych, w tym 92 samoloty myśliwskie i 84 samoloty szturmowe. Włochy posiadają także 404 śmigłowce oraz 58 śmigłowców szturmowych. Włoskie wojsko ma do dyspozycji ponad 68 tysięcy pojazdów opancerzonych, 68 sztuk artylerii samobieżnej oraz ponad 100 dział holowanych. Włochy posiadają także około 20 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Włoska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 2 lotniskowce, 4 niszczyciele, 13 fregat oraz 8 okrętów podwodnych. Miejsce trzecie, Francja. Francja jest członkiem NATO od 1949 roku. Francja wydała w 2022 roku na swoje siły zbrojne około 46 miliardów dolarów. Stanowi to około 2% PKB kraju. Francuska armia liczy około 205 tysięcy czynnych żołnierzy oraz 35 tysięcy rezerwistów. Ponadto Francja posiada siły paramilitarne, żandarmerię narodową oraz gwardię narodową, które łącznie liczą 175 tysięcy personelu. Łącznie francuska armia ma w służbie 415 tysięcy personelu wojskowego. Francja posiada różnorodne rodzaje sprzętu wojskowego, obejmujące 220 sztuk czołgów AMX-56 Leclerc. Francuskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 1000 samolotów wojskowych, w tym 226 samolotów myśliwskich Dassault Rafale oraz Dassault Mirage 2000. Francja posiada także 348 śmigłowców oraz 70 śmigłowców szturmowych. Francuskie wojsko ma do dyspozycji ponad 72 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 90 sztuk artylerii samobieżnej, takich jak armatohaubice Cezar. Francja posiada także zaledwie 13 jednostek wyrzutni rakietowych. Francuska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 1 lotniskowiec, 10 niszczycieli, 11 fregat oraz 9 okrętów podwodnych. Francja jest również mocarstwem nuklearnym i posiada około 300 głowic jądrowych. Miejsce drugie, Wielka Brytania. Wielka Brytania jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego od 1949 roku. Wielka Brytania wydaje na swoją armię około 50 miliardów dolarów rocznie. Liczebność brytyjskiej armii, zwanej jako British Army, wynosi około 194 tysiące czynnych żołnierzy oraz około 37 tysięcy rezerwistów. Łącznie armia brytyjska ma w służbie 231 tysięcy personelu wojskowego. Brytyjska armia posiada sprzęt wojskowy, który obejmuje 220 czołgów Challenger 2. Brytyjskie siły powietrzne mają na wyposażeniu 660 samolotów wojskowych, w tym 120 samolotów myśliwskich takich jak Eurofighter Typhoon i 26 samolotów szturmowych. Brytyjskie wojsko ma do dyspozycji ponad 73 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 90 artylerii samobieżnej oraz 126 dział holowanych. Wielka Brytania posiada także 30 jednostek wyrzutni rakietowych. Brytyjska marynarka wojenna jest wyposażona m.in. w 2 lotniskowce, 6 niszczycieli, 12 fregat oraz 9 okrętów podwodnych, w tym atomowe okręty podwodne typu Vanguard. Wielka Brytania jest również mocarstwem nuklearnym i posiada 225 głowic jądrowych. Miejsce pierwsze, USA. USA jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego od 1949 roku, czyli od roku jego założenia. Stany Zjednoczone są największym światowym wydawcą na cele obronne. W 2022 roku budżet obronny USA wynosił około 761 miliardów dolarów. Armia USA liczy około 1 400 000 czynnych żołnierzy oraz 440 000 w rezerwie. Łącznie armia Stanów Zjednoczonych ma w służbie 1 832 000 personelu wojskowego. USA posiada zaawansowany i różnorodny sprzęt wojskowy, w tym 5500 czołgów, z czego 1000 to czołgi Abrams.
Siły powietrzne USA mają na wyposażeniu 13 300 samolotów wojskowych, w tym 1900 samolotów myśliwskich i 843 samoloty szturmowe. Stany Zjednoczone posiadają także 5580 śmigłowców oraz 983 śmigłowców szturmowych. Wojsko USA ma do dyspozycji ponad 303 tysiące pojazdów opancerzonych, ponad 1000 artylerii samobieżnej M109A6 Paladin oraz ponad 1300 dział holowanych M777. USA posiada także 1700 jednostek wyrzutni rakietowych różnego rodzaju. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jest wyposażona m.in. w 11 lotniskowców, 92 niszczyciele, 22 korwety oraz 68 okrętów podwodnych, w tym typu Ohio oraz Virginia. USA jest oczywiście mocarstwem nuklearnym i na swoim wyposażeniu posiada ponad 5500 głowic jądrowych.